Cześć kochani, witam się z wami świeżo po chorobie. Miałam w planach częściej te filmy wrzucać, ale niestety rozłożyła mnie choroba i witam was po covidowo, więc jak słyszycie, nie jestem jeszcze całkiem zdrowa, no ale już czas zakończyć chorowanie L4 i wrócić do pracy, więc skoro wracam do pracy, to postanowiłam też właśnie nagrać wam jakiś chociaż taki krótki film, bo będę na pewno zadyszkę zaraz łapać. No, więc taką mamy sytuację, jaką mamy. Na pierwszy rzut idzie akszon. Udało mi się upolować matę szklaną w akszonie, więc z tego jestem powodu no, bardzo szczęśliwa, bo to był chyba trzeci albo czwarty raz, jak jechałam do akszona, żeby ją upolować. A to, co tutaj jeszcze przy okazji mam, to są tusze. One już są jakiś czas temu, były w Akszonie i ostatnio jak brałam matę, to też widziałam jeszcze, dlatego postanowiłam nagrać ten film, mimo że już myślałam, że wiecie, że już dawno po ptokach, ale mam kilka przemyśleń dotyczących tych tuszy i pierwotnie jak miałam nagrać ten film, to miałam nazwać je bublem, ale te cztery udało mi się właśnie upolować, kupiłam je za pierwszym razem, nie było tych dwóch kolorów, dokupiłam te dwa kolory. I one się zachowują zupełnie inaczej niż te cztery. Więc różnie z tym może być. Więc myślę, że od tego zacznę. Tutaj mam taki wzornik kolorystyczny. Wzornik kolorystyczny, jakie tutaj można kolory upolować. Oczywiście sobie nie uporządkowałam, ale generalnie tutaj tak wyglądają z tego zestawu brązowo-różowego. O, tutaj są numerki. Więc taki brąz, później taki ala pomarańcz, taki jesienny kolor, fajny dosyć. Znaczy jak na jesień. Tutaj taki różowy, jasno-różowy, no i czarny jest w każdym zestawie. Więc to jest jakby pierwszy. Drugi, to od razu już tak skrótowo polecimy. To są fiolety. Ten drugi fiolet, jak widzicie, zupełnie inaczej wygląda niż na opakowaniu, no ale taki, można powiedzieć, ciemna lawenda. A później lipstick pink. No, powiedzmy. Chociaż no taki mega żarówiasty jest ten różowy. Tutaj z kolei bardzo fajny pastelowy. No i czarny. Czarny jest w każdym zestawie, nie mam pojęcia po co. No dobra, ale może przez to, że się najszybciej zużywa. Albo żeby nim na przykład sobie stemplować tam kolorowanki, wiecie, nie? A potem tymi. Nie wiem, nie znam się. Następny niebieski. Albo był najtańszy i dlatego go dodali. Niebieski, jakiś Marina Blue. O, Clear Lake. No i szarości. Dwie szarości i czarny kolor. Te kolory, powiem wam, że całkiem fajne są. No poza tym żarówiastą różowością wtedy, no to no i tutaj ta limonka też, nie wiem. No ale całkiem w porządku są te kolory. Generalnie tutaj jest zielenie, żółcie i czarne. I teraz tak, teraz już te, które kupiłam w drugim rzucie, czyli takie turkusy. Ja uwielbiam turkusowy i byłam wtedy, no przykro mi było, że właśnie tego koloru, tych kolorów nie było w pierwszym rzucie. Więc takie, mówię, różne odcienie turkusu i mięty i też czarny. I ostatni, czerwony. Czerwony i różowy, może dlatego się w pierwszej kolejności zużyły wtedy. Jest taki truskawkowy, niby grapefruit, ale ja bym go nazwała taką bardziej pomarańczą. To taką żarówiastą, dosyć pomarańczą. Później taki pudrowy, ciemny pudrowy róż blush, który w ogóle w życiu bym nie powiedziała, że on jest taki słonecznikowy, a tutaj no, na opakowaniu bardziej brzoskwinia, nie? No a to taki słonecznikowy kolor. Bardzo też fajny właśnie na słoneczniki i jesienne prace. I czarny. I dlaczego miałam powiedzieć, że to jest bubel? Na tych kolorach, pewnie to gdzieś będzie jeszcze widać, na przykład na tym granacie, one mi, teraz, no, patrzcie, nawet jeszcze teraz trochę, no właśnie, dlatego ta pierwsza partia jest dla mnie bublem. Może nie wiem, czy wszystkie kolory tak będą miały, no ale może... Jeszcze, ja to robiłam chyba z miesiąc temu, nie wiem kiedy one weszły, robiłam te próbniki, a te zrobiłam wczoraj i generalnie
Patrzcie, bo wcześniej mi nie farbował. Teraz tu już nie mam czystego palca. Dobra, powiedzmy, że ten jest jeszcze czysty. No. Już, no niektóre kolory chyba. Może to jest kwestia nawet nie tyle partii, co kolorów. Ten już tak trochę mi pobrudził palec. Jeszcze ten mam czysty. Taki trochę niebieskawy. Może złapał niebieskiego. O, pomarańcz brudzi bardziej, więc to chyba zależy od koloru. No i dlaczego dla mnie to jest takie istotne, że one po takim czasie, no dobra, to nie, około 20 godzin, bo wczoraj wieczorem robiłam ten próbnik tych nowych tuszy. No, wiecie, jeżeli ja robię coś sobie, tuszuję, zabiorę to stąd, bo mnie już denerwuje, że to tutaj się błyszczy, a pokażę wam coś innego. To, że to, no ja tuszy przede wszystkim używam do kwiatów. I zrobiłam sobie właśnie kwiaty. Zobaczcie, jak mam to teraz zapakowane. Bo chciałam zrobić takie ładne, niebieściutkie kwiatki, nie? Ale to w ogóle, o, zobaczcie. Ja to z miesiąc temu robiłam. Ja sobie nie wyobrażam. Myślałam, że to, szczerze mówiąc, że to trochę się wchłonie tutaj. Będę mieć takie brzydkie ręce. No, ale zwłaszcza jak chciałam takie ciemne sobie, nie? Porobić. Tutaj są na generalnie na granatowym foamiranie. I gdzie tak dużo tuszu dawałam, no to już w ogóle nie chcecie, zresztą pokażę wam, co tam, nie? No, więc jest taki, ja nie wiem, jak moje ręce będą wyglądać, jak ja to wygniotę, o ile to wygniotę, bo no, generalnie jestem niezadowolona z tych tuszy właśnie z tego powodu, bo ja kupiłam je do robienia kwiatów, a o ile z papieru one bardzo długo w ogóle mokre są, ja tutaj przygotowałam sobie kartkę i przygotowałam sobie kartkę, tą batę na razie obruszę, przesunę znaczy się i wezmę jakieś, a nawet z tych co teraz, jakiś tusz i sobie usiądę. Dla porównania chciałam, chociaż może nie aż taki żarówiasty, nie było, że to jest taki intensywny kolor. O, z tych żółtych, ten żółty tam na dole jest taki, ten taki najmniej oczywisty dla mnie. Bo chciałam wam pokazać, sorry teraz za ręce, wróciłam się z wami. No tutaj widać, że on jest taki bardziej pomarańczowy. Ja tak, no tak chcę, żeby był kolor, no to tak trochę muszę go tutaj dać. Tutaj mam dla porównania Memento. Distressa jakiegoś też wziąłam ciemny, żeby nie było. Tylko, że Distress to mi już... No ale dobra, tak go wiecie. Trochę wycisnę z niego, nie? Żeby nie było... I mam archiwala jednego dużego, porwałam, bo mam tylko jednego dużego, więc też, no, żeby tu było, żeby było, że intensywnie ten kolor dam. Przydało mi się, żeby mi ręce były czyste, ale tutaj możecie zobaczyć ten tusz, ten akszonowy, on jest tutaj mokry, nie wiem, czy to widać. Nie wiem, czy to widać, że jest mokry. W każdym razie może gdzieś tu się złapie na tych brzegach. Tutaj bardziej możecie zauważyć, że on jest mokry. Memento to w ogóle od razu wchłonął się matowy. Zresztą te pozostałe dwa też. One mają inny kolor. Ale palców nie brudzą. Same w sobie, wiecie, tak z papieru. No teraz mówię, nie mam już czystych palców. Musiałabym sobie iść umyć, a to nie tak łatwo będzie pewnie. Ale powiedzmy, o tufioletu nie mam żadnego, więc... No, ten jeszcze trochę brudzi, ale od razu zrobione, nie? Distress zresztą w ogóle przy kwiatkach też się nie nadaje, bo właśnie brudzi. No to ten akszonowy, jak dla mnie, też się nie nadaje do kwiatków, chyba że tak wiecie, tylko troszeczkę sobie środek zaznaczyć. Ale tak, no to trochę wtopa, bo tych kolorów mam dosyć dużo. Muszę wymyślić, albo raczej już wymyśliłam system, jak te tusze zużyć mimo wszystko, zwłaszcza, że no to jest bardzo fajna gama kolorystyczna, nie? Tutaj są... No, czerwienie, zielenie, turkusy, żółte, jakieś szarości, fiolety, brązy. No, fajne są te kolory. Bardzo mi się podobają. Dlatego myślę, że będę je używać po prostu do cieniowania przez maski. Troszkę się zafiksowałam na tym punkcie. A to wam w ogóle pokażę. Justyna Rabe pokazywała i jeszcze tych prezentacji, tych kartek jeszcze nie zobaczycie, więc taki falstart trochę zrobię, bo będę je pokazywać później. Ale właśnie przez maskę tuszowane, ona pokazywała maski warstwowe. Ja nie mam masek warstwowych jeszcze,
aczkolwiek nie będę psuć sobie za ma niespodzianki. I zrobiłam właśnie cztery takie kartki, używając tuszy, co prawda to były tusze Archivala, chyba Archival, generalnie te, co miałam, ale to nie były te actionowe tusze, ale myślę, że te actionowe takie, wiecie, do tę przez maskę, to będzie fajny sposób właśnie na takie proste kartki. Więc tak, zabrałam te kartki, bo nie chcę ich za dużo pokazywać, bo jeszcze nie nagrałam ich prezentacji, a tu już robię falstart. Ale tak, no, przy okazji. A teraz rzecz druga, drugie moje zakupy, drugi mój zakup, może tak, jak to się otwierało tutaj, to jest szklana mata. I ja jestem podjarana niesamowicie tą matą, zwłaszcza, że jak kwiatkuję, więc o, tak, tu moja parasolka się odbija i klasz. Więc do filmów to będzie, no, trochę kiepskie. Na razie to zakryję. Ale co? Tak, wymiary 42 na 32 cm, zresztą, no tutaj widzicie takie A3. I ona, no ona jest szklana, więc nada się idealnie, ona jest do mediowych prac teoretycznie tam, nie? No ale po prostu do tuszowania, zresztą tu nawet są tusze namalowane. I do kwiatów, ja mam taką matę do kwiatów, kiedyś robiłam wam nawet taką recenzję, no ale ona się, no, dosyć szybko zużyła, tam gdzie niegdzie popękała i powłaził ten tusz i ona jest brzydka, nie jest etyczna, a szklaną matę można przetrzeć i nie ma, wiecie, nie ma, no nic nie widać, jest czyściutka, fajnie. Więc polowałam na to, znaczy polowałam, rozważałam może tak zakup, bo jakbym polowała, to by mi się na pewno udało takiej samej maty, znaczy takiej samej, no w oryginalnej tam od Tima Holca bodajże, Stonic Studio, taka czarna. No, że dziewczynę ma, bo ona, no, też fajna, na takiej samej zasadzie jest. Jak widzicie, tutaj jeszcze w foliach jest moja ta. Ale wszędzie, gdzie patrzyłam, to była wersja tylko dla leworęcznych. No, ja jestem praworęczna i tak jakoś mnie to odrzucało. To zaraz sobie ją zdemontujemy przy Was, więc zobaczcie, jak fajnie zabezpieczył Action. Ja ją w ogóle otwarłam w sklepie, bo się bałam, że będzie potrzaskana. A jest tak fajnie, narożniki są. Tutaj jest jakaś taka jeszcze gąbka czy coś, więc no, więc fajnie ją Action zabezpieczył, jestem pod wrażeniem, zwłaszcza tych narożników, nie? Że zabezpieczył przed obiciem rogów, więc to jest fajna sprawa. Tutaj troszkę ją zamontuję, będzie jeszcze bardziej walić po oczach chyba, chociaż z drugiej strony folii nie będzie. No i są te zabezpieczenia tych rogów. W sumie nie sprawdzałam, czy pod tym coś się nie podziało, ale no, to raczej mało prawdopodobne. Tak, więc jestem bardzo... Co prawda ten kolor jest taki średni. Taki... Oj. Znaczy tak. Już tutaj zabieram. Niekoniecznie musiałam... Niekoniecznie dlatego, że nie jest czarny, bo jak z jasnym mi się też podoba, tylko on jest taki... Taki fioletowy. Taki chłodny niebieski. Jakby był jakiś taki jaśniejszy, to chyba bardziej by mi się podobał. Ale nie będę narzekać, bo zwłaszcza o, to jest szkło, nie żaden plastik. Przynajmniej wygląda, że to jest szkło. Więc no, więc tu jestem na razie wstępnie podjarana, że będę mogła sobie pokwiatkować. No tutaj, jak widzicie, moje ostatnie kwiatkowanie. Cała w tuszu. Moje ostatnie kwiatkowanie było nieudane, no niestety niektóre kolory bardziej, inne kolory mniej. Tutaj no, stres, no nie mam na tym fioletu. Fioletu nie zostawia. Ten to nie zostawiał wcale. Ten żółty. Żółty trudno będzie zobaczyć, no ale musicie mi wierzyć na słowo, że trochę pożółciło. No. Tak, więc dajcie znać, co Wy uważacie na temat tych tuszy, czy korzystacie z nich, do czego ich używacie i czy u Was też tak strasznie długo schną, chociaż nie wiem, czy to już jest kwestia schnięcia, czy to jest po prostu kwestia tego, że one nie schną, bo gdyby schły, no, może jakby tak bardzo rozdarte były, to może też inaczej, ale tak jak ja je zrobiłam na próbniku i na kwiatach na foamiranie, no bo na kwiatach na foamiranie robiłam szczoteczką. I mimo to dalej jest niestety po miesiącu dalej ten kolor schodzi. Tak, dobra.
Żegnam się z Wami tym moim bublem. Film nie jest długi, bo już łapię zadyszkę. Podzielę sobie moje zakupy ostatnich czasów na kilka filmów. Będę Wam dawkować, bo troszkę sobie pokupowałam. Więc wracam do normy, do siebie, skoro ja już kartkuję i robię zakupy, to znaczy, że już będą lepiej. Dobrze, to dzięki wielkie za poświęcony czas i do zobaczenia w kolejnych filmach. Pa, pa!